Witajcie, kochani. Jestem jak co dzień z opowieściami o energiach majańskich, o energiach anielskich, o energiach, które są wokół nas i które chcą się z nami bardzo zaprzyjaźnić, chcą nam pomagać, chcą wchodzić z nami w relacje. Cześć, Jolu. Chcą, żebyśmy je zauważyli, żebyśmy je docenili, uszanowali, uhonorowali. Cześć, Martusia. I dlatego ja sobie tutaj jestem codziennie, żeby przybliżać sobie i Wam te energie, które są wokół nas, żebyśmy byli ich coraz bardziej świadomi, żebyśmy sobie tak mogli z nimi współpracować, żebyśmy wiedzieli, mieli większą świadomość tego, co się dzieje na takich niezbyt widocznych poziomach, na poziomach, których normalnie nie widzimy, nie dostrzegamy. Ale jak wyostrzymy naszą uważność, wyostrzymy odczuwanie, to naprawdę można sobie w te światy wchodzić dowolnie. Dzisiaj mamy fajny dzień. Dzisiaj będę mówiła tylko o energiach majańskich, dlatego że skończyliśmy tracenę wczoraj, tracenę i misz, tą tracenę praoceanu, wizji, intuicji. A dzisiaj wkraczamy sobie w nową tracenę, czyli wchodzimy w nową taką falę, 13-dniową falę energii, która będzie nas prowadzić przez najbliższe 13 dni. I to jest tracena Isz. I to jest tak, że jak zaczyna się tracena, to ta energia jest tak jakby podwójna, czyli zaczynamy tracenę Isz i do tego dokładana jest pieczęć dnia taka sama. Czyli to jest tak jakby podwójnie mocna, z takim mocnym uderzeniem, że tak powiem, wchodzimy w daną tracenę z taką mocną energią. I ta energia Isz, energia dzisiejszej traceny, dzisiejszego dnia, to jest dosłownie, to oznacza jaguara albo kobietę. Natomiast jest też tłumaczenie, że jest to mak, czyli taki wchodzimy. Mnie się podoba bardzo ta dzisiejsza tracena, bo to jest taki mój świat magii, takiego, no właśnie dalej tych pracy z wizjami, z podświadomością. To jest wszystko to, co to jest, wchodzimy w taką żeńską część, w swoją, i tak i kobiety, i mężczyźni nie mogą wejść w tą żeńską, kobiecą część, która jest właśnie bardzo mocno związana z intuicją, z sercem, słuchaniem tego serca, z podążaniem za duszą. To jest też taki posłaniec słońca. Ten mak jest mak, szaman, kapłan. Ta energia zachęca nas do tego, żebyśmy przypomnieli sobie to swoje dziedzictwo, żebyśmy przypomnieli sobie o tym, że możemy podążać drogą serca, możemy uaktywnić w sobie tą swoją kobiecą część, taką bardzo receptywną, bardzo czującą, bardzo mocno właśnie intuicyjną. Możemy słuchać tej intuicji, możemy dzięki niej
dostawać różne informacje, takie, które będą służyć naszemu rozwojowi. Możemy mieć połączenie bardzo mocne z Ziemią, z planetą, z przyrodą, bo ta energia też niesamowicie otwiera nas na sygnały, na znaki, na przekazy płynące właśnie z natury, czyli możemy sobie dzisiaj, czy przez te 13 dni, możemy sobie wejść w taką, jeżeli zaprosisz tę energię tak świadomie do siebie, wiadomo, że ona jest, tak? Bo przez 13 dni będzie nam towarzyszyła, ale jeżeli chcesz mocniej w to wejść, możesz sobie zaprosić tę energię tego olbrzyma Ish, tego maga, tego jaguara. Możesz go poprosić o prowadzenie, możesz go prosić o to, żeby otworzył Cię właśnie na tą umiejętność odczytywania z takich subtelnych, delikatnych sygnałów, które płyną do nas i ze świata natury, i z, tak samo z wszechświata, bo to jest też tak, że jaguar przez te swoje cętki, on jest tak samo, znaczy jest takim władcą dżungli, ale według Majów jest władcą dżungli, ale jest też bardzo mocno połączony z kosmosem, z gwiazdami, z planetami, więc on jest takim przewodnikiem szamanów, jest w ogóle jaguar tak jakby znaczy jest strażnikiem kalendarza Majów, jest też strażnikiem czterech kierunków, to jest takie naprawdę bardzo potężne zwierzę i możemy sobie właśnie przez te 13 dni tego jaguara przywoływać, żeby nas właśnie prowadził, żeby on jest też takim, jest mistrzem, jeśli chodzi o wodę, czyli o emocje, o uczucia, może Ci pomóc poruszać się w tym takim niezbyt stabilnym terenie, tak? Jest w wodzie, w tej naszej podświadomości, gdzie tam często w podświadomości są takie bagniste jakieś przestrzenie. Można się tam w tym troszeczkę podtopić, można się za bardzo w tym zatracić, zanurzyć, bo podświadomość, wiadomo, że w podświadomości mamy wszystko to, co jest ukryte, to, co jest schowane, to, czego nie widzimy, a co rządzi nami właśnie z tego ukrycia i my nie mamy pojęcia, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. I tutaj właśnie jaguar też może pomóc nam w tym, żeby się w tym rozeznać, żeby zobaczyć, skąd się wzięła taka emocja, żeby ją tak jakby wydobyć, obejrzeć, dlaczego tak się czuję, w ogóle co czuję, jak mogę to odnieść do tego, co się dzieje, do tej sytuacji, która zaistniała, dlaczego czyjeś słowa, czyjeś zachowanie wywołują we mnie taką zupełnie nieadekwatną reakcję. Często tak jest, że ktoś tam naciska na nas te guziczki, często zupełnie nieświadomie, a właśnie to, co wypływa z tej naszej podświadomości, te nasze programy z dzieciństwa, te schematy, to wszystko sprawia, że zalewa nas ta woda, zalewają nas te emocje
I my, jak jesteśmy w nich tak jakby utopieni, jesteśmy pochłonięci tymi emocjami, kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, co to wywołało, skąd to się wzięło, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej, jak mogę w ogóle zobaczyć, nazwać te emocje, jak mogę się im przyjrzeć, jak mogę się nad nimi pochylić. To jest wszystko też ta praca właśnie z wewnętrznym, praca, aż nawet nie chcę mówić praca, to jest zobaczenie tego wewnętrznego dziecka, tego, co ono tam z tej podświadomości, z tej piwnicy do nas wykrzykuje, a czego my właśnie nie wyłapujemy. Nie jesteśmy w stanie często odnieść tego do... Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej prawdy, bo przerzucamy gdzieś, bo wolimy obwinić kogoś, kto spowodował te emocje, zamiast zajrzeć do siebie, do środka. Także ten... Co jeszcze można powiedzieć o tej energii Ish? Przypominam, energii maga, kapłana, szamana, szamanki kobiecej, takiej kobiecej części. To jest też taki... Możemy się tak pobawić przez te 13 dni w tworzenie swoich własnych jakichś rytuałów, ceremonii, inicjacji. To są wszystko, to jest to, że jeżeli sobie wchodzimy w to, jeżeli pozwalamy sobie wpuścić magię do naszego życia, To życie, to ja to też często powtarzam, ono staje się zupełnie inne, staje się takie magiczne, staje się cudowne. Jakby widzimy to, że każdy dzień jest cudem, bo dzieje się magia w naszym życiu, bo pozwalamy jej wpłynąć w nasze życie. My mamy, otwierając się na tą energię, mamy pozwolić, żeby ta magia zaczęła wypływać z nas tak naturalnie. To nie chodzi o to, że mamy na siłę gdzieś tam, na siłę czytać jakieś zaklęcia magiczne, takie rzeczy, że po to, żeby coś kontrolować, żeby coś wymusić. My mamy tak naprawdę otworzyć te swoje serca, tą właśnie... pozwolić tej kobiecej energii, żeby się przejawiła, i wtedy, o Jezu, uciekło mi, aha, wtedy, wtedy to naturalnie przez nas przepływa, wtedy ta magia się dzieje tak, na takim bardzo subtelnym, delikatnym poziomie, ale otwierając się na to czucie, na właśnie na tą kobiecą energię, na tą intuicję. Żeby się otworzyć na intuicję, trzeba bardzo mocno wejść w czucie, wejść w ciało, słuchać tego ciała. I ono nam wtedy, im bardziej się otwieramy na to czucie, im bardziej pozwalamy tej energii, tej magii przepływać przez nasze życie, przez nasze ciało, tym bardziej ona się rozrasta, tak, się poszerza. Im bardziej pozwalasz sobie na to, żeby robić to, co kochasz, tym więcej tej energii do ciebie płynie, dlatego że robisz jej miejsce, dlatego że ją zapraszasz do swojego życia, dlatego że właśnie ją widzisz. Przywołujesz, tak, robisz jej miejsce. To jest tak jak, wiecie, jeżeli ktoś prowadzi, nie wiem, taki dom otwarte serce,
lubi zapraszać gości, lubi, kocha ludzi, otwiera ten swój dom, zaprasza ludzi, to ta energia powiedzmy takiej przyjaźni, miłości, ona się wlewa strumieniem do jego domu, tak? Bo po prostu zaprasza to. I tak samo jest z nami, jeżeli świadomie. Właśnie to jest to, jakby ja po to też cały czas to mówię, że jeżeli jakaś energia ci się podoba, jeżeli czujesz takie wow, ale ona jest fajna, ja bym chciała sobie, czy chciał sobie z nią, chciałbym ją poznać, to już robisz takie miejsce, już otwierasz siebie na to, żeby ta energia w twoim życiu się pojawiła. I to jest to, do czego ja cały czas zachęcam. Jest przeważnie tak, że my w swojej tej świętej przestrzeni, w tym swoim polu, mamy mnóstwo energii takich, których naprawdę, jakbyście popatrzyli, to nie chcecie ich tam mieć, bo to są energie, które wchodzą przez różne dziury, wykorzystują nasze słabe punkty, wykorzystują na przykład nasz strach, wykorzystują naszą zazdrość, naszą taką chęć walki. Jakby te rzeczy robią takie dziury w tej naszej świętej przestrzeni, w naszym polu, i przez te dziury po prostu wchodzą ci tam takie energie, które ciebie cały czas drenują z energii, zabierają ci tą energię, sprawiają, że czujesz coraz więcej złości, coraz więcej zazdrości, coraz więcej chęci walki z kimś, bo po prostu te energie, które sobie tam włażą, których nie jesteśmy świadomi, one po prostu cały czas gdzieś działają na twoją niekorzyść. A te energie, o których ja opowiadam, one są takie, które mają nas wspierać, mają nas, które nas, które otwierają nas na tą naszą prawdziwą jaźń, prawdziwą istotę, mają nam przypomnieć o tym, kim my naprawdę jesteśmy. I w momencie, kiedy my świadomie sobie zaprosimy tę energię, to one zaczynają robić też taki porządek w tym naszym polu, w tej naszej przestrzeni. Dlatego mała nie. Dlatego, dlatego właśnie, ojej. Dlatego im więcej z nimi pracujemy, tym łatwiej jest nam później iść przez życie. Okazuje się, że to, co kiedyś było strasznym problemem, nie do rozwiązania, teraz jest tylko takim, aha, dobra, wiem o co chodzi, wyzwanie, coś tam, dar. I idziesz dalej, bo te energie, które zapraszasz świadomie, te wspierające, one ci cały czas pomagają, cały czas cię prowadzą, cały czas rozwijają, aktywują tą twoją boską część, tą twoją prawdziwą istotę, czyli transformują czy przemieniają te energie, które nas trzymały gdzieś tam w tym więzieniu, w tej klatce i sprawiają, że coraz bardziej rozkładamy te skrzydła. I to jest wszystko po to. Także zachęcam do przywołania energii Isz, do zaproszenia jej do swojej przestrzeni, do pracy z magiem, z szamanem, z kapłanem, z kapłanką, z jaguarem. Możecie sobie, w zależności od tego, co tam najmocniej czujesz, to możesz taką postać, możesz sobie, czy posłaniec słońca, co najmocniej do ciebie przemówi, to możesz sobie zaprosić i wędrować sobie przez te 13 dni właśnie z tą energią, żeby ona możesz jej zadawać pytania,
możesz prosić o wsparcie, o to prowadzenie, o to, żeby ci troszeczkę rozchyliła te zasłony do innych, do tych innych wymiarów, do tych subtelnych wymiarów, których na co dzień nie za bardzo widzimy, nie za bardzo czujemy, ale to jest wszystko kwestia tego, żeby się na to otworzyć, żeby być na to uważnym. W momencie, jak się otwierasz, jesteś uważny czy uważna, to te informacje zaczynają do ciebie przychodzić. Po prostu. Tak jest. Wiem to, bo cały czas z tym pracuję, a nie urodziłam się z takim darem. To jest tylko kwestia uważności i tej determinacji, że bardzo chcę usłyszeć, bardzo chcę zobaczyć. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i życzę miłej zabawy, miłej podróży z jaguarem. Buziaczek, trzymajcie się, pa, pa.